Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was trochę na taki vlog makijażowy z moim basicowym makijażem, ale po prostu stwierdziłam, że podczas malowania jakoś tak najlepiej mi się z Wami rozmawia, ale też to będzie vlog do kawy, którego bardzo dawno nie było. Uwielbiam te kubki z Bolesławca. Kawa od razu smakuje dużo lepiej, więc polecam, ale wiem, że mam tutaj bardzo dużo fanek właśnie ceramiki z Bolesławca, więc róbcie kawkę w swoim ulubionym kubku i zapraszam na pogadankowy vlog do kawy. Dzisiaj też chciałabym przetestować sobie ten krem z Cadelim 50+, SPF. Jest to podobno krem, który bardzo fajnie nawilża, bardzo dobrze chroni przed promieniami słonecznymi, chociaż dzisiaj takich nie ma, ale jestem ciekawa, jak będzie trzymał się podkład na tym kremie, czy ten krem będzie idealny jako, wiecie, baza pod letnie makijaże, czy nic nam po prostu nie spłynie z twarzy, czy wszystko będzie się ładnie trzymało, ładnie kleiło twarzy właśnie z tym kremem, więc zrobimy sobie przy okazji taki teścik. No ale tak jak mówię, przy okazji sobie porozmawiamy, bo dawno, dawno już nie było takiego pogadankowego vloga do kawy. Uuu, jest bardzo rzadki ten krem i ma taką delikatnie zieloną poświatę, ale tego się nie spodziewałam, słuchajcie. Bardzo delikatny, bardzo płynny, ale dosyć taki treściwy na twarzy. Czujemy, że nakładamy jakiś krem, który ma jakąś konsystencję, nie jest to tylko taka, wiecie, woda. Nie bieli, to najważniejsze. Zobaczymy też, jak szybko się wchłonie, bo już nie chciałabym, żeby zostawił taki tłusty film, bo o tyle, o ile w okresie zimowym jest to dla mnie pożądane z uwagi na moją suchą skórę, no to już w lato niekoniecznie, ale powiem Wam, że fajnie szybko się wchłania, faktycznie zostawia taki delikatny film, ale myślę, że to się zaraz, raz, dwa wchłonie i jak się tak bardzo delikatnie klei, to myślę, że też będzie się fajnie trzymał podkład. Ale uważajcie, jak będziecie otwierać ten krem, bo jest, jak widać, bardzo, bardzo płynny. Jakiś czas temu kupiłam sobie podkład Znam, to był ten Perfect Lift Foundation, super podkład, natomiast no niestety jest troszeczkę na mnie za ciemny. Mam kolor chyba 05, jak dobrze pamiętam. Tak, 05 W Sand i mieszam go sobie, słuchajcie, ostatnio z tym podkładem, też moim jednym z ulubionych podkładów, jest to Maybelline Luminous and Smooth Normal to Dry Skin 118 Light Beige. Ten jest znowu na takiej granicy ciut za jasnego, ale jak lubicie też podkład taki troszeczkę jaśniejszy od swojego odcienia skóry, to myślę, że fajnie się też Wam sprawdzi. Zobaczcie, ten jaśniejszy to jest Maybelline, a ten ciemniejszy to jest NAM. NAM jest gęściejszy, Maybelline jest też takim płynnym podkładem, nie ma dużego krycia, jest taki bardzo delikatny, trochę efekt takiego BB kremu, ale też bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie się trzyma, no ale jeżeli chcecie coś, tak wiecie, bardziej zamaskować na twarzy, jakiś taki efekt mocniejszego krycia, no to on nie jest jakiś mocno krejący, mimo tego, że można nim budować krycie, no to ten efekt nie jest no, jakiś taki spektakularny, żeby zakryć jakieś niedoskonałości na jakieś większe wyjście. Więc dobra. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego vloga do kawy pogadankowego, jakiś czas temu Wam mówiłam, że w pracy jakoś tak uruchomiliśmy ostatnio jakieś takie głębokie życiowe przemyślenia i jednym z nich właśnie był temat szczerości. Przepraszam Was, ale mam jakąś chrypkę. Coś ostatnio, ta pogoda mi nie służy i po prostu słyszę, że chrypię. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ten podkład. Nawet jak mieszacie NAM z Maybelline, bardzo ładnie się mieszają, nic się nie dzieje, więc możecie kombinować, jeżeli macie właśnie podkłady z Maybelline i z NAM. Temat szczerości, słuchajcie, dlatego że fajne jest to, bo akurat w pracy mam taką ekipę ludzi plus minus w moim wieku. Są to ludzie, którzy doświadczyli już też życia, są po różnych życiowych przejściach, umieją docenić różne fajne, drobne życiowe momenty, ale też jakby zdają sobie z tego sprawę, że no, nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, mimo jakichś też, no wiecie, przejść związanych ze swoim życiem, z ludźmi, związkami i tak dalej.
I doszliśmy do wniosku ogólnie, że bardzo dużo osób, właściwie 99% ludzi mówi o tym, że jest szczerze, że są ludzie szczerzy, że wszystko co mówią jest szczere. Natomiast ja spotkałam się z szczerością, która była na granicy takiego chamstwa, powiem Wam szczerze. I dla mnie właśnie czasem dowalenie komuś jest zasłaniane, no sorry, słuchaj, ale ja jestem szczery. Natomiast uważam, że szczerość nie ma nic wspólnego z byciem takim bezpośrednim, chamskim i też ze sprawianiu drugiej osobie przykrości, bo szczerość, w szczerości nie o to chodzi. Ja na szczęście w grupie swoich najbliższych koleżanek, swoich przyjaciółek właśnie mam osoby, które rozumieją, czym jest szczerość i w jedną, i w drugą stronę. Żadna z nas nie odbiera nigdy swojej szczerości w jakiś taki sposób atakujący. Jest to szczerość delikatna, jest to szczerość, której my też potrzebujemy. Nie zawsze szczerość jest miła, nie zawsze prawda jest miła, czasem prawda jest bolesna, jak wiecie. Natomiast sposób, w jaki przekazujemy drugiej osobie te swoje szczere słowa, są też bardzo ważne. Jest to delikatny często temat, często ktoś potrzebuje szczerej porady w różnych zakrętach życiowych. No i jak wiecie, to nie jest taki moment, kiedy do końca walimy prosto z mostu, bo wszystko można też ubrać w ładne słowa tak, żeby to było szczere, ale żeby to nie było raniące, żeby ta osoba na spokojnie mogła przyjąć nasze słowa krytyki. Nie każdy lubi takie słowa, są osoby, które mówią o tym, że lubią osoby szczere, które potrzebują szczerości, chcą tej szczerości, a tak naprawdę tego nie są w stanie zrozumieć, nie są w stanie pojąć osób, które szczerze dobrze im życzą. No ale szczerość, właśnie tak jak mówię, często równa się z czymś, ze słowami, którymi nie do końca jest nam po drodze, których nie do końca chcemy usłyszeć. Takie osoby były też w moim życiu, takie osoby z mojego życia zniknęły na szczęście, bo jak potem po czasie okazało się, ta relacja nie do końca była szczera w moją stronę, więc trudno, tak? Tak już czasem bywa. Natomiast bardzo często spotykamy się z tym, że ktoś nam właśnie coś dowali i zasłania się słowem, wiesz co, no sorry, ale chciałaś szczerze, to Ci mówię szczerze. No i słuchajcie, uważam, że to nie do końca działa w ten sposób, nawet nie tyle co nie do końca, tylko to po prostu w ogóle nie działa w ten sposób. Szczerość to nie jest coś, co po prostu pozwala nam na bycie chamskim. Zobaczcie, super to wygląda. Ja Wam powiem szczerze, że ja ostatnio codziennie rano maluję się w łazience, jest mi tak najszybciej, jak się szykuję do pracy. Mało kiedy maluję się tutaj, tak bardziej w weekend, właśnie na spokojnie, w świetle dziennym, przy tej mojej toaletce, no bo bardzo długo właściwie zimą było ciemno, więc tutaj też nie było takiej możliwości, żeby nakładać sobie podkład i żeby w ogóle się tutaj widzieć. Ale dobrze to wygląda. Kolor jest taki ciepły, ożywiający skórę, wyglądamy tak bardziej zdrowo i promiennie, nie wyglądamy tak blado, ale jednak, zobaczcie, nie ma jakiegoś dużego kontrastu między szyją a twarzą. No więc jestem też bardzo ciekawa, jak Wy się zapatrujecie na tą szczerość, czy macie wokół siebie takie szczere osoby i czy uważacie tak samo jak ja, że ze szczerością trzeba uważać, też nie zawsze szczerość popłaca, ale też w takim dobrym słowa znaczeniu, nie zawsze należy do końca być szczerym, ale to nie na takiej zasadzie, że mówimy coś na przekór sobie albo mówimy coś, co jest nieprawdą. Jak to mówią, milczenie jest złotem. Czasem to nie jest dobry moment, żeby komuś rzucić jakiś, wiecie, szczery tekst. Nie zawsze ta szczerość jest potrzebna tej osobie. Natomiast jeżeli ktoś pyta o naszą radę, jest to dla nas bliska osoba, to też pamiętajcie o tym, żeby tą szczerość wyrażać w taki delikatny sposób. No bo tak jak mówię, wszyscy mówią o szczerości, wszyscy mówią, że są szczerzy, wszyscy mówią, że potrzebują tej szczerości i że obracają się właśnie wokół szczerych osób, a potem tak naprawdę różnie to wygląda i mam wrażenie, że z tych 99% osób, ludzi, którzy mówią, że są szczerzy, tak naprawdę o takiej czystej szczerości płynącej prosto z serca możemy mówić, no nie wiem, 30% Waszych znajomych, najbliższych osób, które spotkaliście. Jestem ciekawa, ja oczywiście wszystkim życzę wokół siebie samych szczerych ludzi, takich naprawdę szczerych, a nie, że jest to szczerość, która jest wywołana chwilą, momentem, czymś, co tej szczerej osobie jest aktualnie na rękę, albo właśnie ktoś, kto chce nam wbić jakąś tam szpilkę, mówi nam coś przykrego i zasłania się właśnie tą szczerością, to potem my czujemy się tak naprawdę niekomfortowo i to my czujemy się
źle, że z jednej strony, no tak, no ta osoba była szczera, tego chcieliśmy, ale tak jak mówię, wszystko ma, każdy kij ma dwa końce, więc tak to wygląda. Ja wam powiem, że ja zawsze lubię się poradzić właśnie Michała, no to wiadomo, to jest pierwsza osoba, jest moja najbliższa osoba i wiem, że zawsze powie mi szczerze. Szczerze wspierająco, może w ten sposób. Bardzo lubię rozmawiać też z moją mamą, która też w momencie, kiedy potrzebuje tej szczerości, to oczywiście tą szczerością mnie obdarzy. Nigdy nie wtrąca się w momencie, kiedy nie jest o to poproszona, no wiecie, o co chodzi. To jest fajne, bo ja wiem, że to jest coś, co jest przemyślane, coś, co jest życiowe, coś, co płynie z serca, coś, co jest wypowiedziane w trosce o moją osobę. Nie, w żaden sposób, wiecie, ja nie jestem krytykowana i to też właśnie jest bardzo ważne, jeżeli macie wokół siebie bliskich ludzi, którzy liczą na waszą szczerość w takich właśnie życiowych zakrętach. Nie mówimy tutaj o szczerości na zakupach, to też wiadomo, myślę, że milion razy spotkałyśmy się z tym, że poszłyśmy z jakąś koleżanką na zakupy i pytamy się, jak wyglądam w tej sukience. Nie no, super, bierz, bierz, a potem, wiecie, to nie do końca to było szczere, po prostu, no nie wiem, ktoś po prostu nie chciał, żebyśmy zbyt dobrze wyglądały, więc takie historie zawsze były, są i będą. Mówię tu o takiej szczerości życiowej. To też jest trudne, dlatego że czasem chcemy doradzić w pewnej sytuacji bliskiej osobie, ale z drugiej strony jest to taka nasza szczerość, jest to coś, co my czujemy, coś, co my byśmy zrobiły. Nie zawsze jesteśmy w stanie postawić się w sytuacji tej osoby, bo nie zawsze przeżyłyśmy to, a nawet jeżeli przeżyłyśmy podobną sytuację, to każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej reaguje, każdy z nas inaczej przeżywa i każdy z nas potrzebuje i innej szczerości, i również innego rozwiązania. Więc wiecie, szczerość też polega na tym, żeby wspierać osoby, które tej szczerości potrzebują, żeby zmotywować do jakiegoś działania, ale w żaden sposób nie naciskać na decyzje, jakie podejmą. I uważam też, że bardzo ważne jest to, żeby właśnie ta osoba nie czuła się w żaden sposób oceniona, zaatakowana, na takiej zasadzie, że nie wiem, ktoś jest głupi, że tak postąpił. No nie jest głupi, bo każdy z nas postępuje według swojego serca, według swojej intuicji i coś, co ty zrobiłaś i to było dobrą decyzją, nie oznacza, że to, co zrobi twoja koleżanka, finalnie też będzie dla niej dobrą decyzją i ta szczera porada będzie dla niej słuszna. Więc zarówno osoby, które obdarzają szczerością bliskie osoby, nie mają łatwo, jak również osoby, które jakby przyjmują tą szczerość i potrzebują tej decyzji, wy też musicie być szczere przede wszystkim same ze sobą. Czego tak naprawdę potrzebujecie? To jest, wiecie, czyjaś opinia, nawet jeżeli jest najszczersza, płynąca najbardziej z głębi serca i najbardziej w trosce o nas, to jest czyjaś szczera porada. A my powinniśmy zrobić sobie taki rachunek swojego sumienia, zastanowić się to nad tym, czego my potrzebujemy. To, że ktoś żyje w taki sposób i potrzebuje tego, nie oznacza, że my też potrzebujemy tego samego. Bardzo często od moich właśnie przyjaciółek spotykam się z tym, że nawet jeżeli gdzieś tam szczerze, w cudzysłowie oczywiście, zaatakujemy, mamy taką, wiecie, trójkę swoją, jedną z nas właśnie w tej dobrej wierze i naciskamy, bo widzimy, że ewidentnie coś na tą osobę źle wpływa, źle działa, czy jest to, no nie wiem, kwestia pracy, czy jest to kwestia jakichś takich właśnie trochę nieprzemyślanych, bardzo spontanicznych decyzji, to nie jest na takiej zasadzie, że nie, nie rób tego, absolutnie nie, tylko po prostu dyskutujemy, szczerze dyskutujemy na temat wszystkich za i przeciw, po to, żeby tej osobie otworzyć oczy na nasze zdanie, co nie oznacza, że to nasze zdanie jest dla tej osoby słuszne, tak? Nie przeżyjemy za kogoś życia, choćbyśmy były najbardziej szczere, jak tylko możemy, więc czym tak naprawdę jest szczerość? Tutaj wiecie, trudno o tym mówić, bo dla każdego szczerość jest czymś innym, dla każdego szczerość jest potrzebna na różnym poziomie, w różny sposób. Oczywiście są takie osoby, które potrzebują brutalnej szczerości, jak to się mówi, i cenią sobie takie wypowiedziane słowa prosto w twarz, bez żadnego zastanowienia, bez żadnych ogródek, po prostu, tak wiecie, bardzo dobitnie, ale nawet taka dobitna szczerość nie jest chamską szczerością, nie jest czymś, co kogoś po prostu w jakiś sposób obrazi,
zhejtuje, o właśnie hejt, to jest bardzo często właśnie w komentarzach na YouTubie czy gdziekolwiek w innych tego typu social media, właśnie Instagram, TikTok i tak dalej, komentarze w stylu, no kochana, muszę być z tobą szczera i wiecie, i tam jest taka szpila, no różne są, wiecie, jakieś takie właśnie szczere komentarze i szczere porady, oczywiście wiele z nich myślę, że też liczę na to, zwłaszcza u mnie na kanale płynie gdzieś tam z dobroci i ja w ogóle jestem taką osobą, która bardzo długo tłumaczy sobie ludzi i bardzo długo tłumaczy sobie dobre intencje drugiej osoby, co też nie do końca jest dobre, ale ja mimo wszystko, mimo wszystkich swoich różnych przeżyć, perypetii z różnymi pseudo koleżankami, przyjaciółmi i tak dalej, wierzę w ludzi. Uważam, że właśnie każdy z nas zasługuje na kredyt zaufania. Ja lubię poznawać nowych ludzi. Ja zawsze jestem otwarta, ja jestem zawsze szczera, nie ukrywam niczego. Nie mam też takiej, wiecie, potrzeby, no nie wiem, grania osoby, której nie jestem. Ja się dobrze czuję ze sobą. Ja przede wszystkim jestem szczera ze sobą. To jest, słuchajcie, najważniejsze. Jak będziecie szczere ze sobą, to też zrozumiecie, czym jest szczerość wobec drugiej osoby. To nie zawsze jest właśnie coś, co jest bardzo dobitne i raniące. A tak jak mówię, no, najbardziej boli mnie to, że bardzo często różni ludzie zasłaniają swoje chamstwo i chęć dowalenia właśnie szczerością. I myślę, że to jest najczęstszy problem. Bardzo często się z tym spotykamy. Tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, jakie są wasze doświadczenia w tym temacie. Czego wy w ogóle potrzebujecie? Bo ja też jestem ciekawa. Ja osobiście powiem wam tak, że od takich najbliższych osób, które znam wiele lat, które znam i w tych złych momentach swojego życia i w tych właśnie takich cudownych, gdzie mogę poświętować z tą osobą i ja wiem, że ta osoba będzie wobec mnie zawsze szczera, to ta dobitność, ta szczerość właśnie wypowiedziana tak prosto z mostu w moją stronę, ja sobie to zawsze szanuję, nie powiem, niejednokrotnie mnie to gdzieś tam, wiecie, otrzepało, nie było to miłe, była to gorzka prawda, ale dzięki temu właśnie mogłam otworzyć oczy na pewną sytuację, przemyśleć sobie to, dojść do jakichś wniosków, to była szczerość, którą mogłam wziąć pod uwagę, podejmując swoją własną decyzję, będąc szczerą ze sobą. Ale to nigdy mimo wszystko nie było chamskie, nigdy nie poczułam się obrażona, nigdy nie poczułam się oceniona. Czułam wręcz po prostu taką chęć przez tą drugą osobę, wiecie, potrząśnięcia mną, żebym się obudziła, żebym zobaczyła, żebym nie wierzyła w pewne rzeczy, że to wcale tak nie wygląda, bo bardzo często osoby z boku, osoby trzecie widzą po was, jak się zachowujecie, jakie jesteście, jak coś na was negatywnie wpływa i czasem trzeba właśnie osobą potrząsnąć. No ale tak jak mówię, czasem nawet fajnie jest usłyszeć, wiecie, taką szczerą prawdę od osoby obcej. I to też jest taki drugi trochę problem, że bardzo często właśnie nie doceniamy, nie słuchamy osób, które są nam najbliższe, a spotkamy jakiegoś, wiecie, obcego człowieka, ktoś, kto tak naprawdę nie jest w żaden sposób z nami emocjonalnie związany, nie zna tej sprawy od podszewki, nie zna nas od lat i rzuci jakimś takim szczerym tekstem i my nagle, wiecie, wierzymy w coś, że ktoś nam chciał dobrze poradzić, bo przecież nas nie zna i tak dalej. Ale zawsze, słuchajcie, jest takie szczere i takie prawdziwe. Ale oczywiście, ja powiem wam tak, mimo różnych właśnie perypetii, mimo różnych sytuacji, trochę taki temat dzisiaj, trochę o szczerości, ale też chyba trochę o relacjach międzyludzkich i trochę o takich przyjaźniach, że mimo tego, że w moim życiu przez jakiś czas były jakieś osoby, potem te osoby zniknęły w mniej przyjemny sposób, albo po prostu nasze relacje gdzieś tam się rozeszły, ja zawsze wszystkich dobrze wspominam. Ja zawsze powtarzam i też wam mówiłam to niejednokrotnie, że uważam, że ludzie pojawiają się w naszym życiu z jakiegoś powodu. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Każda relacja mnie czegoś nauczyła. Z każdej relacji wyciągnęłam jakieś wnioski. Z każdej relacji wyciągnęłam wnioski, które pozwoliły mi też popracować nad sobą. Bo nie powiem, czasem jest też tak, że musimy być właśnie uczciwe i szczere wobec siebie na tyle, żeby też krytycznie podejść do pewnych sytuacji. Często jest tak, że nie wiem, jakieś relacje się kończą i my gdzieś tam wszystko zrzucamy na tą drugą stronę, a bardzo często jest tak, że albo już nam nie było po drodze, każdy rozszedł się w swoją stronę, albo też wina jest po naszej stronie, bo nigdy nie jest tak, że wiecie, jest wszystko po naszej stronie, albo wszystko po drugiej stronie. Wina gdzieś tam poniekąd leży po środku plus, minus i jeżeli mamy taką cechę i potrafimy na spokojnie, szczerze ze sobą zastanowić się nad tym, co się wydarzyło, przeanalizować to wszystko, to często przychodzi gdzieś tam po latach,
to widzimy też to, jak mogłyśmy się zachować, że może pewne rzeczy, które zostały, pewne słowa, które zostały wypowiedziane, pewne sytuacje, które się wydarzyły, no były już takie, wiecie, nie do odkręcenia i nie bezpowrotne, o, może w ten sposób. Ale tak jak mówię, wszystko dzieje się po coś, wszystko się zmienia, życie idzie do przodu, wyciągamy wnioski, uczymy się. I pamiętajcie, najważniejsze w szczerości to jest bycie szczerym ze sobą. Bo to jest najważniejsze, to jest nasze życie, to jest, są nasze emocje, nasze uczucia i nawet jeżeli nie do końca komuś to pasuje, no to nie musi, tak, nam ma pasować, bo właśnie też a propos takich relacji często tak jest, że mamy jakiś zakręt, ktoś nam szczerze radzi, my z tej szczerej rady nie korzystamy i ta szczera osoba się obraża i znika z naszego życia. Takie sytuacje też mnie spotkały, też miały miejsce. No i to jest właśnie taka dziwna szczerość tak naprawdę, bo jeżeli komuś bardzo zależało na naszej relacji, bardzo zależało na tej szczerości, ponieważ ktoś, to płynęło prosto z serca i tak dalej. Właśnie, co chciałam powiedzieć, że wśród moich przyjaciółek mam osoby, znaczy właściwie wszystkie moje przyjaciółki, nie mam ich jakoś bardzo dużo, bo to są osoby, które znam od lat, które były ze mną w różnych sytuacjach w życiu, które niejednokrotnie mnie potrząsnęły, też potrafiły, wiecie, złapać za rękę, przytulić i wesprzeć. I ja zawsze słyszę od nich jedno słowo. Szczerze, to i tamto, ale to jest twoja decyzja i co ty zrobisz, to ty musisz po prostu podjąć tą decyzję, a obojętnie jaka ta decyzja nie będzie, ja zawsze będę z tobą i ja zawsze będę cię wspierać. I to jest najważniejsze i w przyjaźni, i właśnie w takich szczerych momentach w życiu. Tak myślę, to jest chyba najważniejsze. Ale nie dajcie sobie nigdy wmówić, że czyjeś chamstwo, czyjś atak, czyjś hejt, czy uszczypliwość można, tutaj wiecie, przepięknie zasłonić jakąś czyjąś szczerością, bo tak to nie działa. To nie jest, słuchajcie, szczerość. Dobra, taki podstawowy make-up gotowy. Buzia od razu inaczej wygląda. Na usta jeszcze nałożę tą bezbarwną pomadkę z Cadelis. Bardzo fajna, bardzo fajnie nawilża. Te suche skórki, które też ostatnio mnie męczą, zniknęły. Natomiast jest bardzo taka mięciutka, delikatna, więc musicie bardzo delikatnie ją wysuwać, bo jak ostatnio mocniej wysunam, to się po prostu złamała. A. Ładnie nawilża, te są takie matowe, niebłyszczące, też bardzo ładnie, bardzo fajnie nadaje się pod kolorową pomadkę i wszystko fajnie wygląda, pomadka nie schodzi z ust. Super. Dobra, tyle w temacie dzisiejszego vloga do kawy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie zostawcie komentarz, koniecznie podzielcie się ze mną swoimi spostrzeżeniami na temat szczerości, przyjaźni i czy ta szczerość popłaca, czy nie do końca. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa.